Tego 9, jak i 30 czerwca miałem przyjemność reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej w Mistrzostwach Europy 29, 30 Mister Universum. Zawody odbywały się w pięknej scenerii włoskiej nad samym morzem. Dwa dni zmagań, sześć startów. Moim największym takim trofeum to właśnie jest Mistrzostwa Europy. Drugie miejsce do 80 kg, jak i trzecie miejsce do 177 cm. Na drugi dzień Mister Universum, 20 krajów było zgłoszone. Zdobyłem miejsce trzecie. Przegrałem właśnie z dwoma Włochami. Włosi byli jakby u siebie, byli gospodarzami, mieli bardziej liczną reprezentację. No i co trzeba sobie powiedzieć wprost, byli lepsi. Natomiast jakby jestem bardzo zadowolony, że w wieku 40 lat mogłem reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Od 26 lat uprawiam kulturystykę. Startuję od 3 lat. Rok miałem przerwy po perypetiach związanych z przegrodą nosową, z urazem, gdzie borykałem się później z różnymi problemami. Dzień taki mój wygląda tak, że na ogół wstaję przed 6, biorę prysznic, jem śniadanie. Na śniadanie najczęściej jest to jajecznica bądź wątróbka z kiszonkami. Później jest indyk z ryżem, kaszą, komosą ryżową, dużo warzyw, owoce po treningu. Trening taki typowo przed zawodami na 3-4 tygodnie to wygląda tak, że trenuję 6 razy w tygodniu. Czasami się zdarza, że 2 razy. Rano tak zwane cardio, czyli jakiś taki szybki marsz w Lasku Bielańskim przed pracą, tak jeszcze. A pod koniec dnia po pracy, tak gdzieś około godziny 17, trening właściwy, typowo taki siłowy. Najczęściej duża partia z małą partią, tak. Od 8 do 16 jestem menadżerem sportu w Centrum Rekreacyjno-Sportowym. Po godzinie 16 przychodzę tutaj do nas na siłownię, na warszawskich Bielanach, na Lindego 20. Mam wielu podopiecznych, między innymi trenowałem z Michałem Miśkiem Koterskim, Natalią Janoszek, naszą polską gwiazdą filmów bollywoodzkich, tak. Przychodzą politycy do mnie na treningi z różnych stron. Reprezentuję w ogóle TTKF Chomiczówkę. Jestem ich właśnie zawodnikiem.